Biała Podlaska, 15 sierpnia 2024 roku, godzina 12:07. Przekaz numer 1361. W niebowzięcie Matki Bożej, Matka Boża, Jam jest najświętsza Maryja Panna, Matka mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam Cię, imieniem mojego Boskiego Syna, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja odpowiadam na wieki wieków. Amen. Dziś z woli Trójcy świętej przybyłam do ciebie żywy płomieniu, do Twego domu, który błogosławię. Chcę przekazać ci wolę Bożą, a swoją obecnością uświęcić to miejsce i błogosławić ci żywy płomieniu. Obiecuję nad Tobą Bożą i moją opiekę, więc nie bój się. Nie lękaj się, biedny człowiecze, bo jestem z Tobą, by ci pomóc, abyś mógł normalnie egzystować, poprowadzić cię jak małe dziecię za rękę do Boga. Niestety jest ktoś, kto wam utrudnia normalne funkcjonowanie. To zły duch, szatan. Waszym zadaniem jest ignorowanie demona, a zwłaszcza tego, co do was mówi. Wiem, jak słabi i nędzni jesteście sami z siebie i sami niczego nie dacie rady uczynić. Ja doskonale wiem, że nie wszystko się wam podoba, ale poddajcie się Bożemu i mojemu kierowaniu. Dziś jest pamiątka dnia, w którym w dniu mojej śmierci mój boski syn Jezus Chrystus za zgodą i aprobatą Boga Ojca i Ducha Świętego wziął mnie do nieba. Mogłam nie zaznać śmierci jako jedyny człowiek, lecz chciałam być podobna we wszystkim do mojego słodkiego Jezusa. Dusza moja wyszła z mojego ciała, gdzie po drugiej stronie przywitał mnie mój boski syn. Ja nie mam mocy Bożej, dlatego to aniołowie wzięli z mojego grobu moje święte ciało unieśli je na pewną wysokość, gdzie Jezus Chrystus mój boski syn tchnął w moje święte ciało, przemienił je i w tym momencie dusza moja weszła w odnowione ciało, które na powrót stało się żywe. Takie ożywione ciało mam do dziś. Jest ono podobne do tego, które miałam żyjąc na ziemi, a jednocześnie inne, bo od chwili ponownego połączenia mojego z moją świętą duszą mam je, ono może teraz o wiele więcej niż zwykłe ciało teraz mogę z moim świętym ciałem poruszać się z prędkością myśli bez jakiegokolwiek uszczerbku czy ujmy każdy kto jest w niebie może się poruszać tak jak chce i tam gdzie chce jako jedyna z ludzi mogę zaglądać w każdy zakamarek nieba czyśćca ziemi a także piekła tylko niektóre dusze ludzi mogą to samo lecz tylko ja oprócz mojego Jezusa i męża świętego Józefa jestem w niebie z ciałem i duszą kiedy święty Józef został wzięty z ciałem do nieba. Wzięcie świętego Józefa z ciałem do nieba odbyło się po cichu, o tym nie wiedział nikt z ludzi żyjących na ziemi. To Jezus na moją wyraźną prośbę, dał tę możliwość Józefowi i przemienił ciało świętego Józefa, tknął weń życie, dusza jego ponownie połączyła się z jego świętym ciałem, trzy dni po moim wniebowzięciu. Ciało świętego Józefa spoczywało w grobie wiele lat, z woli Bożej nie uległo rozkładowi. Módlcie się i proście wiele świętego Józefa, on wiele może uprosić u Boga. Nasza cała święta rodzina jest z ciałem i duszą w niebie. Wszędzie tam gdzie się objawiam, zawsze pojawiam się w moim chwalebnym ciele, lecz nie każdy jest w stanie mnie lub kogoś z nieba ujrzeć, jest to możliwe tylko dla tych ludzi, Którzy z rozkazu Bożego ich aniołowie zdjęli specjalne przesłony z ich oczu. Normalnie Trójca Święta nie pozwala oglądać zwykłym ludziom widoków z drugiej strony życia, aby to, co ujrzą, nie zakłócało ich próby życia. Tylko nieliczni słyszą Boży głos z nieba, jeszcze mniej osób może dostrzec cokolwiek z drugiej strony życia, to mogą tylko wybrani z wybranych. To Trójca Święta osobiście przez waszego Anioła Stróża otwiera wam tę możliwość. Jednak ten, kto widzi jakąś wizję, też musi uważać, aby nie być zwiedzionym przez upadłego Anioła. Aniołowie, w tym ci upadli, mogą przekazywać człowiekowi dźwięk, obraz, fonie, z tym, że demon zawsze kłamie, zawsze oszukuje, zwodzi, tak, że ten, kto nie jest ostrożny, nie zabezpiecza się może być oszukany przez księcia ciemności. Nie wszystkie objawienia, które otrzymują współcześni prorocy są dobre, nie każde z nich jest autoryzowane przez trójcę świętą. Niestety, ten czas jest pod znacznym wpływem działania ojca kłamstwa. To on zwodzi wielu dobrych proroków. Dlaczego tak się dzieje? Demony oszukują was tak, jak zdołają, tak, jak mogą, tak, jak są w stanie, bo mogą bo wy i im na to pozwalacie nie zabezpieczacie się bierzecie za dobre to co wam podaje demon jak odkryć działanie i oszustwo demona zawsze obserwujcie owoce tego jednego demon nie jest w stanie oszukać podrobić nie każde objawienie jest dobre nie każdy stygmatyk ma prawdziwe stygmaty mojego syna Jezusa jeżeli nie obserwujesz owoców działania z pewnością będziesz oszukany wiem że większość z Was nie chce, nie zamierza słuchać demona, nie chce być posłuszna zwodzicielowi, dlatego bądźcie ostrożni, wypełniajcie tylko dobre prośby i polecenia, upewniwszy się, że prawdziwie pochodzą z nieba. Jeżeli nie słuchasz Boga i mnie, nie bierzesz Bożych i moich słów na poważnie. To jest tylko kwestią czasu, kiedy zamiast słuchać Boga i mnie, posłuchasz demonicznego zwodziciela. Trójca Święta prosiła mnie, abym pośredniczyła pomiędzy nią a wami. Ja zawsze staram się wypełniać to, co chce i pragnie ode mnie Trójca Święta. Nie mam ani chwili wolnego czasu, lecz nie zawsze mogę działać. Jest wielu takich nawet pośród katolików, którzy mnie nie cierpią, nie znoszą, działają tak, jak mówi im demon. Niestety jest coraz mniej ludzi na świecie uciekających się pod moją opiekę, pod moje kierowanie. Ja nigdy nie zajmę miejsca Boga, zawsze wszystko czynię tak, by poprowadzić Was do mojego Jezusa, a wraz z nim przez Ducha Świętego, poprowadzimy Was do Boga Ojca. Ja jako pierwsza oddałam się Trójcy Świętej w niewolę do dyspozycji i tych, którzy oddają się w moją niewolę, a także tych, którzy oddają się w niewolę Trójcy Świętej przeze mnie, zawsze oddaję ich Trójcy Świętej do dyspozycji. Staram się prowadzić i was łagodnie, bez niepotrzebnych perturbacji. Trójca święta ofiarowując mi królowanie nad wszelkim stworzeniem, wszystko oddała w moje ręce, mogę prosić i błagać Boga o wszystko i o wszystkich. Sytuacja na świecie, a także w Polsce, jest dość poważna, trudna. Demony stają się coraz bardziej wredne, zuchwałe, a ludzkość swobodnie, nieprzymuszana siłą, dobrowolnie wybiera zwodziciela, Ojca wszelkiego kłamstwa, szatana. Niestety, każdy człowiek posiada wolną wolę, a zamiast wybierać Boga i mnie, najczęściej wybieracie szatana i jego zwodnicze propozycje. Dlaczego Bóg Ojciec zgładził potopem wszystko, co żyło na ziemi, oprócz Noego i jego rodziny? Zagłada potopem była spowodowana wieloma licznymi grzechami ludzi żyjących w tym czasie na ziemi. Przez pewien okres czasu Bóg zezwolił demonom, byci materializowali się na ziemi i grzeszyli z kobietami ludzkimi. Z tych związków rodzili się nifilimowie, czyli giganci. Mimo, że nie byli ludźmi, to Bóg dał im duszę, a demony szkoliły te stworzenia, dając im wielką wiedzę, tę, którą miały demony. Wszyscy ludzie oprócz Noego i jego rodziny stali się skrajnie źli, wiele, Mocno grzeszący, o wiele bardziej niż teraz i za czasów Sodomy i Gomory. chwilimowie byli skrajnieżni, to sprawiły demony, które powołały ich do życia. Bóg ojciec żałował, że stworzył człowieka. Pozwolił przeżyć tylko tym, którzy schronili się do arki. Reszta ludzi była topiona w potopie, lub zabijana przez aniołów śmierci. Ludzie tamtego czasu bardzo grzeszyli, na tyle ciężko, nie żałowali tego co robili. Dlatego wszyscy oprócz Noego i jego rodziny są w czeluściach piekła. Pierwszymi ludźmi stworzonymi przez Boga byli Adam i Ewa. Lilith była demonem w ciele kobiety. To ona zwodziła Adama, a mówię to tym, którzy mówią inaczej. Ja mówię wam, jak było. W czasie przed Noem nie było wysokich gór. Nie było oceanów. A ziemia jest kulą. Nie jest płaska, jak twierdzą niektórzy. Ta teoria, to kłamstwo. Oszustwo szatana tak, aby namieszać Wam w głowach, odwrócić Waszą uwagę od prawdy. Bóg użył wielkiego głazu, który spadł w zatoce meksykańskiej, aby otworzyć studnię wód, która była we wnętrzu ziemi. Pęknięcie, szczelina, która powstała na skutek uderzenia tego głazu, spowodowała pęknięcie, rysę w skorupie ziemskiej około 3,5 tysiąca kilometrów tam, gdzie dziś jest ocean. Skutkiem tych zdarzeń było wytryśnięcie na zewnątrz żywód podziemnych, skruszenie powłoki lodowej znajdującej się zamarzniętej wody około 120 km nad ziemią. Te tryskające wody spowodowały powstanie wielkich, gigantycznych chmur, z których bez ustanku padały przez 40 dni i nocy ulewne deszcze. Woda zakryła całą ziemię, a aniołowie śmierci wykonali wyrok na wszystkim, co żyje na ziemi, oprócz tych co byli na arce zbudowanej przez Noego. To w tym czasie wypiętrzyły się wysokie góry, to je dziś znacie. Woda, która wytrysnęła z wielką siłą z wnętrza Ziemi, była ściskana płytami tektonicznymi, które pływały na wodach podziemnych. Bóg ojciec obiecał, że tego nie powtórzy, niemniej jednak ludzkość obecnie bardzo grzeszy na wielką skalę, jest pełna buty i ogromnej pychy. Trójca Święta wszystko złożyła w moje święte dłonie, więc nim w pełni uderzę z woli i postanowienia Bożego, ofiarowuję wam szansę za szansą. Tym razem z woli Bożej otworzę wam oczy, pozwalając na to, aby zaciemniły się obie półkule ziemi, a uwidocznił się świetlisty krzyż mojego boskiego Syna, jako jedyne światło dla całej ziemi. Po tym czasie. Po siedmiu dobach padnie na każdego człowieka na całej ziemi światło świętej, Bożej sprawiedliwości. Każdy człowiek ujrzy stan swojej własnej duszy oczami Boga, ujrzy miejsce swojego przeznaczenia, to wielu z Was całkowicie nawróci. Niestety będą też liczni zwolennicy szatana, oni to rozpoczną masakrę ludzi i Boga. Nie bójcie się tego, co ma być, Bóg i ja Was nigdy nie opuścimy w potrzebie. To w czasie tuż po oświetleniu sumień światłem świętej Bożej Sprawiedliwości dam znać co, kto ma uczynić, by przeżyć, by wypełnić wolę Bożą. Nadchodzący bieg wydarzeń zmieni oblicze Ziemi, mapy będą musiały być drukowane od nowa. Nadchodzące wydarzenia zmiotą siedem ósmych wszystkich ludzi żyjących na Ziemi. Szatan zagarnie do piekła bardzo dużo dusz, zwłaszcza tych, którzy nie będą chcieli się opamiętać. Także czyściec zapełni się po brzegi. Kochane dzieci światłości miłe mojemu świętemu, macierzyńskiemu sercu, tak bardzo was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham was niezmiernie mocno o moje umiłowane, słodkie dzieci światłości. Gotowa jestem do daleko idących dla was poświęceń. Im więcej się trudzę, im więcej wkładam mojego trudu i wysiłku w walkę o wasze dusze, wasze wiecznie trwające zbawienie, tym intensywniej pomnaża się chwała Boża poprzez osoby powracające do Boga, do wiecznego zbawienia. Kocham Was, moje skarby i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania, z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Z miłością przytulam Was do wnętrza mojego macierzyńskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie Waszej niebieskiej mamie do końca na tyle, na ile zdołacie, tak bezgranicznie, a ja pomogę Wam z chęcią dojść do wyżyn nieba. Nie lękajcie się o nic, ale oprzyjcie się z miłością na mnie, bo chcę prowadzić Was za rękę do zbawienia tak jak matka prowadzi małe dzieci. Nie lękajcie się piekielnego przeciwnika, bo ja go depczę każdego dnia. Kto z was pomoże mi ratować dusze idące tak wielkim potokiem na wieczne potępienie? Czy stać jest was na to, aby mnie posłuchać? Jak bardzo mnie kochacie. Staram się chronić was od skutków waszej głupoty, bezmyślności i naiwności. Jest na zbyt wielu grzeszących, a zbyt mało tych, Którzy pomagają mi w dziele zbawienia dusz, kto mi pomoże? Nie opuszczę was w potrzebie i mimo waszej krnąbrności i przewrotności, wszystkie was bardzo, bardzo mocno kocham i błogosławię. Maryja.